Za nami ostatnie spotkanie w tym roku z Arką Gdynia 0-0. Jakbyś go ocenił? No na pewno jechaliśmy tutaj po 3 punkty, bo wiemy jak ostatnie dwa mecze wyglądały. Chcieliśmy zmazać plamę przed kibicami tak naprawdę na święta. No i co, no udało się wywieźć stąd remis, trudny teren i teraz trzeba zregenerować się, naładować baterie, żeby powalczyć coś więcej w następnej rundzie. Dziennikarze na konferencji prasowej stwierdzili, że do dawna nie widzieli takiego zespołu, który no praktycznie nie grał w ogóle w piłkę. Czy zgodzisz się z tym stwierdzeniem? To znaczy myślę, że dzisiaj ogólnie boisko było ciężkie do gry w piłkę. No ale no trudno, no. Nie oglądałem tego meczu, więc ciężko mi teraz to powiedzieć. Przed nami krótka przerwa i za chwilę wracać się po Europach. Jak ty będziesz spędzał ten czas? Z rodziną w Warszawie. Myślę, że gdzieś może w góry pojedziemy z rodzinką i tam będziemy odpoczywać. Jakbyś naprawdę bardzo krótko miał podsumować ten rok, to jak byś go ocenił? No myślę, że bez tych ostatnich trzech meczów, dwóch, które żeśmy tak naprawdę przegrali, to myślę, że pozytywny rok.